Kolejny punkt naszych obrad, proszę Państwa, to jest druk nr 1417. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1417, drugie czytanie. Referuje pani dyrektor Kaczmarska-Michniak. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Do druku 1417 obejmującego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły wpłynęła jedna poprawka pana radnego Józefa Pilcha. Prezydent miasta Krakowa opiniuje tą poprawkę negatywnie. Poprawka, dostaliście Państwo tą opinię, natomiast postaram się ją omówić. Obejmuje cztery punkty i proponuje się w ujęcie w projekcie uchwały planu zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą oświetlenie bulwarów wiślanych na odcinku Salwator, Klasztor, Sióstr Norbertanek, Ujście Rudawy, Most Dębnicki, Most Powstańców Śląskich, Galeria Kazimierz i tutaj pozwolę sobie trzeci punkt, budowa i ujednolicenie istniejącej infrastruktury do wcześniej wykonywanych przez miasto Kraków pali cumowniczych, obecnie wykorzystywanych w celu ściągnięcia większej ilości inwestorów. Stanowisko prezydenta jest takie, że odnośnie właśnie tych dwóch punktów, które zacytowałam, projekt uchwały zawiera w swojej treści dopuszczenie lokalizacji sieci obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Wskazane te poprawki, które przeczytałam, wprowadzone do projektu uchwały konkretnego zamierzenia inwestycyjnego z uwagi na obowiązujące prawo nie może być przedmiotem ustaleń planu. Oświetlenie bulwarów zostało dopuszczone w paragrafie 35 ustęp 7 punkt 5. W zapisie ustaleń projektu planu znalazł się zapis o dopuszczenie podziemnych sieci obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Jak chodzi o punkt drugi, na całej pan radny Józef Pilch proponuje, aby na całej długości rzeki Wisły w obrębie granic miasta powinno zachować się istniejący status quo dla już stacjonujących jednostek pływających. Aby skupić się na narzuceniu wymogów dotyczących wyglądu estetyki, standardu i wysokości tych jednostek. Uzasadnienie prezydenta jest następujące. Wskazuje, iż rzeka Wisła na terenie miasta Krakowa ma długość 36 km, zatem, a planem jest objęty tylko niewielki fragment miasta, zaledwie 1/6 długości rzeki. Wobec tego niektóre funkcje oczekiwane nad Wisłą mogą być realizowane poza obszarem objętym planem w dalszej odległości od zabytkowego centrum Krakowa. Tutaj nie zwracamy uwagę na to, iż widok na Wawel od strony zachodniej jest najlepiej rozpoznawalnym przez Polaki widokiem. W związku z tym dlatego w projekcie planu wykluczono możliwość lokalizowania jednostek pływających w zakolu Wisły pod Wawelem, z wyjątkiem obiektów od lat stacjonujących w bezpośrednim sąsiedztwie mostów Dębnickiego i Grunwaldzkiego. Na pozostałym obszarze objętym planem dopuszczono lokalizację obiektów pływających, dla których ustalono, i to już się znajduje w projekcie planu, standardy wyglądu i estetyki, w tym wysokość, o co między innymi wnosi poprawka. Punkt czwarty to budowa mariny lub innego rozwiązania związanego z bezpieczeństwem powodziowym, możliwością slipowania dla mniejszych jednostek w ścisłym rejonie miasta Krakowa z powodów technicznych zlokalizowana powyżej śluzy Dąbie, której funkcjonowanie w warunkach stanów alarmowych i powodziowych jest mocno ograniczone, wręcz niemożliwe. W projekcie planu dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych, rozumianych zgodnie z ustawą Prawo wodne, we wszystkich terenach ZPB, czyli Bulwary Wiślane, oraz WS, czyli rzeka Wisła. Takie ustalenie umożliwia budowę obiektów wskazanych w treści poprawki i może stanowić element realizacji postanowień prawa miejscowego wyrażonego w planie po jego uchwaleniu. Budowa mariny, czyli portu do
postoju jachtów i innych niewielkich jednostek pływających w odcinku Wisły objętym sporządzanym planem nie jest możliwa ze względu na uwarunkowania historyczne, przestrzenne, przyrodnicze oraz ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu na obszarze objętym planem. Odnośnie ochrony przeciwpowodziowej w projekcie planu została uwzględniona możliwość lokalizacji w terenach oznaczonych ZPB 4, 5 i 7 pali cumowniczych przewidzianych do awaryjnego cumowania w okresie występowania stanu zagrożenia powodziowego według wskazań organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Powtarzam jeszcze raz, opinia prezydenta jest opinią negatywną, a ewentualnie przegłosowanie poprawki będzie skutkować ponowieniem czynności planistycznych. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Kto z państwa radnych chciałby w sprawie poprawek? Bardzo proszę, autor poprawki, pan przewodniczący Pilk, zapraszam. Panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni państwo. Moja poprawka miała uporządkować te rzeczy, które od pewnego czasu opinię publiczną cały czas nurtowały, a więc przy okazji, nie zrobiliśmy tego przy parku kulturowym, a więc jest to ostatnia szansa, kiedy możemy uporządkować sprawy do rzecza Wisły, a więc przy Wiśle uporządkować sprawy dotyczące bezpieczeństwa, o którym już koleżanka na samym początku mówiła, a więc oświetlenia. To dotyczy również powodzi, kiedy mówimy, że należy nam się, przeżyliśmy już pewien horror, kiedy barka miała zamiar uderzyć o tamę i baliśmy się, czy o most, i baliśmy się, czy to nie spowoduje jakiejś kolizji. A więc ta poprawka moja ma za zasadzie uporządkowania tego wszystkiego, czegośmy nie zrobili w parku kulturowym i czego domagają się od nas mieszkańcy Krakowa. To dotyczy również demokratycznej zasad, kiedy wiemy dobrze, że mówimy o tym, że turystyka w Krakowie się rozwija, a więc rozwija się również żegluga. Ona jest powoli narasta i ta żegluga rzeką Wisłą jakoś zwiększa się ilość tych ludzi, którzy chętnie chcą dopłynąć do Krakowa, zwiedzić się Kraków i popłynąć rzeką gdzieś wyżej, gdzieś dalej, zwiedzać Sandomierz i tak dalej. Więc my musimy iść również frontem do tej turystyki, która w tej chwili się bardzo, bardzo dobrze rozwija, więc ten plan pozwoli na to, że będziemy mogli te wszystkie sprawy uporządkować. Również wiemy dobrze, że w czasie procedowania tego planu takie poprawki zostały, one wpłynęły, a nie zostały ujęte jako te poprawki, które mogły być zasadne do tego planu. I dzisiaj pewnie nie mówilibyśmy o tym, że jeśli nie przegłosujemy, to będzie procedowanie od początku i tak dalej, i tak dalej. Mamy pewną świadomość, że nawet gdybyśmy uchwalili teraz, jesteśmy w stanie zdążyć przed studium, aby ten plan wszedł w życie, abyśmy go mogli procedować, aby mógł spowodować to, że uporządkowaliśmy wszystkie sprawy związane z Wisłą, okolicą Wisły, żebyśmy nie mieli konfliktów między jednym właścicielami barek, drugimi właścicielami. To zabezpieczy nam uporządkowanie wszelkich zasad i reguł. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Pilchowi. Kto z radnych jeszcze? Bardzo proszę, pan radny Stawowy był pierwszy, ale za chwilę się przygotuje pani radna Tatara. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowni państwo, ja z zainteresowaniem czytałem poprawki pana radnego. Rozumiem, że one wynikają z pisma, które zostało złożone i w całości przerobione na poprawkę. Znaczy, gdyby było tak, że jak wpiszemy zadanie inwestycyjne do planu miejscowego i one w wyniku uchwalenia tego planu miejscowego zostało automatycznie poddane realizacji, to pewnie ten punkt pierwszy miałby sens, żeby go poprzeć.
No niestety tak nie jest. Wiemy doskonale, że samo uchwalenie planów miejscowych w Krakowie pociąga za sobą obligatoryjne zrealizowanie dróg i wykupy terenów na parę miliardów złotych, bodajże chyba 2 miliardy złotych, jeśli dobrze pamiętam. W związku z tym również oświetlanie bulwarów nie będzie automatycznie zrealizowane po uchwaleniu planów miejscowych. Co więcej, w zeszłej kadencji złożyłem taką poprawkę do budżetu miasta i ona nie została zrealizowana. I w wyniku planu pani Józefie też nie będzie zrealizowana, tylko w wyniku tego, że pan wprowadzi do budżetu miasta zadanie pod taką nazwą. I to, czy ono będzie w planie wpisane, czy nie, jest bez znaczenia, bo w planie miejscowym jest zapis o dopuszczeniu tworzenia tak zwanej małej architektury. A ławki, oświetlenie, lampy to jest mała architektura. W związku z tym nie ma potrzeby zapisywania jej nazwy w planie miejscowym, tylko po prostu trzeba wpisać zadanie do budżetu miasta i dopilnować, żeby zostało zrealizowane. W planie miejscowym się tutaj nic kompletnie w tej sytuacji nie zmieni. Jeśli chodzi o zachowanie status quo dla istniejących jednostek pływających, no myśmy w tym planie miejscowym na etapie opiniowania przez komisję rozszerzali do maksimum tereny dopuszczające cumowanie statków wodnych, łącznie z dopuszczeniem cumowania statków z możliwością nocowania czy czasowego zamieszkania, czyli hoteli. Natomiast konserwator nie wyrażał zgody na cumowanie w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu. Należy się spodziewać, że gdyby ta poprawka przeszła, to konserwator nie uzgodni jej pozytywnie, więc i tak nie, ona nie wejdzie w życie. Plan zostanie bez zmian. To po pierwsze. Po drugie, plan miejscowy nie unieważnia decyzji administracyjnych zgodnych z prawem, które zostały podjęte i wydane. To dotyczy zarówno funkcjonowania plaży, o której tu mówił przedstawiciel tej spółki, która plażę wybudowała, jak i również tej barki, o której pan wspomina, bo jeżeli oni mają legalną decyzję o lokalizacji w tym miejscu, to plan miejscowy nie może ich wyrzucić. Oni po prostu tam będą. Plan miejscowy tylko uniemożliwi lokalizowanie tam kolejnych barek, a dokładnie w tych miejscach, które są wykluczone z lokalizacji barek, a wskaże miejsca, które są dopuszczone. W związku z tym, jeśli ta barka jest tam legalnie, ma decyzję legalną o jej tam, nie wiem, umiejscowieniu, no, czymkolwiek, nie wiem, jak się proceduralnie ta procedura nazywa, jeżeli może tam być zgodnie z przepisami i decyzjami administracyjnymi, to nic jej nie grozi, nawet jeśli ten plan wejdzie w życie w wersji niezmienionej. Poza tym tutaj warto pamiętać, że gmina jednak wybudowała pale cumownicze, trochę wbrew planowi miejscowemu, na wniosek, bo też to ZIS zrobił, no więc jest on naturalne, że no teraz skoro je wybudowała, to chodziło o takie pale, żeby te łódki nie musiały być odprowadzane na wypadek powodzi, tylko żeby mogły się podnosić raz ze stanem wód rzeki Wisły. W związku z tym, jeżeli ta łódka jest przy palu, no to jest wszystko zgodne z prawem. Nie ma niebezpieczeństwa, o którym pan mówi. Jeśli chodzi o budowę mariny, znaczy, ja bym prosił, żeby pan wskazał, gdzie na Kazimierzu będziemy marinę budować. To takie pewnie tradycyjne byłoby wydarzenie. Myślę, że należałoby rozkopać ulicę Dietla, bo tam kiedyś rzeka płynęła, czyli to jest naturalne miejsce na marinę. Oczywiście to są żarty. Na poważnie, pan jako członek Komisji Sportu wie doskonale, że jest w planach inwestycyjnych miasta marina w Płaszowie, w dawnych dokach remontowych. Czyli jest w tym mieście zarezerwowany teren pod marinę. W znacznej mierze własnością tego terenu jest gmina, więc taki projekt istnieje. Zresztą był na Komisji Sportu przedstawiana wizualizacja realizacyjna, wizualizacja tego projektu. W związku z tym to oczekiwanie w punkcie czwartym jest zrealizowane. No, mi sobie trudno wyobrazić na starym mieście budowę mariny dzisiaj dla łódek. Tam po prostu nie ma miejsca. No, wie pan, no, trzeba by jakieś budynki wyburzyć. Oczywiście to nie jest niemożliwe, no ale wiemy, jak proceduralnie jest to trudne do zrealizowania. Także no, większość tych rzeczy w pewnym sensie jest zrealizowanych. No, pierwszy punkt to jest poprawka do budżetu miasta. Drugi, tak jak mówię, legalne umowy zawsze obowiązują. Czy pozwolenie na budowę, czy umowy na zlokalizowanie czy budowli, czy obiektów pływających. W związku z tym tak naprawdę ta poprawka jest bezzasadna, bo ona sama w sobie jest zrealizowana innym trybem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Stawowemu. Tak, proszę bardzo. Proszę jeszcze jedno zdanie. Chciałbym państwu tylko przypomnieć, że ten plan jest procedowany 6 lat. To jest chyba najdłużej procedowany plan miejscowy w Krakowie. W czasie procedowania tego planu wydano 106 pozwoleń na budowę, w tym na największy blok na Starym Podgórzu Nadwiślański. To będzie największy budynek mieszkalny na Starym Podgórzu. A na ulicy Czarodziejskiej w okolicach Parku Dębnickiego są złożone pozwolenia na budowę na kolejne budynki wielorodzinne. Jeżeli ten plan nie uchwalimy, to należy się liczyć z tym, że będą powstawały kolejne bloki przy Wiśle między Czarodziejską a Wisłą. Dziękuję bardzo. Pani radna Tatara podtrzymuje swoją chęć zabrania głosu. Bardzo proszę.
Przewodniczący, Państwo Prezydenci. Ja popieram w pełni założenia i zmiany, które planowane są na tym terenie i cieszę się, że będą mogły się dokonać i mam nadzieję, że dokonają się nie tylko poprzez poprawkę przyjętą i poprzez plan przyjęty tutaj Bulwaru Wisły, a ewentualnie to, co nie jest zapisane na piśmie, będzie można uzgodnić i w trakcie rzeczywiście uchwalić i wnieść zmiany i o to Państwa, szczególnie Panią Prezydent, bardzo proszę, ponieważ sprawa jest o tyle poważna, że rzeczywiście Bulwary Wisły są niezwykle atrakcyjnym miejscem w Krakowie i warto byłoby rzeczywiście kontynuować to zagospodarowanie w tym terenie, łącznie wykorzystując tutaj barki pływające, więc bardzo też proszę o poparcie tych poprawek, jak również wprowadzenie zmian, które będą wpływały na rozwój korzystnej infrastruktury. I cieszę się, że też powstało Stowarzyszenie Armatorów właśnie tutaj, tych barek na Wiśle. Za chwilę będzie głos zabierał Pan Przewodniczący. Świadczy to o poważnym podejściu do sprawy, o dialogu, który chcą toczyć właśnie przedstawiciele barek razem tutaj z miastem i z radnymi miasta Krakowa. I mam nadzieję, że przy wspólnej tutaj naszej pracy uda nam się wyciągnąć jak najlepsze wnioski i w taki sposób ułożyć ten plan, żeby był korzystny dla wszystkich, a szczególnie dla mieszkańców Krakowa i osób nas odwiedzających. Dziękuję. Dziękuję Pani Radnej. Za chwilę oddam głos projektodawcy, ale dopuszczę jeszcze, przepraszam, Pan Radny Sonik i Pan Radny Gilarski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałem zadać to samo pytanie, co Pan Stawowy, gdzie ta marina, ale już ponieważ zadał, ja tylko podziwiam fantazję Pana Józefa Pilcha odnośnie budowy mariny tam. To jest rzeczywiście fantazja duża. Dziękuję. Pan Radny Gilarski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, chciałbym jeszcze, w razie to nie ma związku może z tą poprawką, natomiast chciałbym, żeby Państwo jednak mieli wiedzę i świadomość, że po uchwaleniu tego planu powstaną w Parku Dębnickim apartamentowce na terenie, który kiedyś należał do miasta i ten plan umożliwi niestety taką zabudowę, co w moim przynajmniej przekonaniu jest niezgodne z obowiązującym studium, aby na tym terenie powstawały apartamentowce, więc proszę się nie zdziwić, że mieszkańcy protestują i będą protestować przeciwko takiemu rozwiązaniu. To jest ten teren tutaj w dolnym, można powiedzieć, rogu tego przygotowanego planu Bulwary Wiślane. Dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu Gilarskiemu. Jeszcze Pan Radny Pilch, drugie wystąpienie. Bardzo proszę. Chciałem odpowiedzieć. Ja przede wszystkim cieszę się, że Pan z zainteresowaniem przeczytał tą moją poprawkę. Troszeczkę żartobliwie podał Pan miejsce i to mnie też śmieszy, które miejsce Pan podał. Natomiast przecież Pan jest w Komisji Sportu i Pan wie doskonale, że byliśmy w klubie sportowym, żeglarskim przy ulicy Kościuszki i tam oni też prosili o marinę, aby wybudować w tym miejscu w okolicach, gdzie mogliby stacjonować ich łodzie do treningu, do zawodów, a przy okazji marina mogłaby zarabiać, bo ktokolwiek zacumowałby, przypływając z zewnątrz jako turysta, musiałby ponieść pewną opłatę za to, że tam cumuje łódką i zwiedza Kraków, a więc jest to pewna forma turystyki, którą bardzo chętnie popieram. Mając pełną świadomość i tutaj do Ciebie nie mam tu jakiegoś pejzażu, którego Ty sobie ciągle zawsze komentujesz, wymyślonego, tylko mówię, przejedź sobie do Berlina, przejedź sobie do Amsterdamu, tam wszędzie łódkami, łodziami przypływają turyści, zwiedzają miasto i odpływają, a więc to nie jest mój jakiś
dziwny wymysł, tylko kolejny etap, zastanawiamy się, kolejnych turystów mamy 9, a możemy mieć 10, a żegluga zaczyna się rozwijać, więc to jest korzystanie, kolejny etap właśnie wdrażania turystyki żeglugowej, a więc Kraków byłby na to szczerze powiedzieć przygotowany poprzez właśnie to studium, ten plan przestrzenny, który chcemy przegłosować. Więc tutaj nie jest to jakieś moje widzimisię wymysł, tylko kolejny kierunek pójścia daleko idący w turystykę żeglugową. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Pilchowi. Proszę państwa, z radnych jeszcze ktoś z państwa? Ad vocem rozumie. Drugie wystąpienie, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie radny Pilch, mówiłem to w sposób w miarę dowcipny, mając nadzieję, że pan zrozumie to, co mówiłem, ale pan tego nie zrozumiał. Pana poprawka jest obarczona błędem formalnym, bo pan nie wskazuje lokalizacji mariny. W związku z tym nie da się przegłosować budowy trzeciej mariny w Krakowie bez jej lokalizacji. No, szanowny panie, no, ma pan napisane wynikająca z poprzednich uwag budowa mariny lub innego rozwiązania związanego z bezpieczeństwem powodziowym, możliwością slipowania dla mniejszych jednostek w ścisłym rejonie miasta Krakowa. Z jakim ścisłym rejonie miasta Krakowa? To, co oglądaliśmy, klub żeglarski Nowa Huta też jest w terenie rejonu miasta Krakowa. Ja panu podałem lokalizację, która jest w dokumentach miejskich, czyli doki remontowe w Płaszowie, które są w dokumentach inwestycyjnych miasta. Pan pisze o tym, żeby była trzecia marina w rejonie miasta, nie wskazując lokalizacji. No, pana poprawka jest po prostu pod względem formalnym nie do przyjęcia. No, nie można przegłosować mariny bez jej lokalizacji. Dziękuję, ale panowie, ja bym już prosił o zaprzestanie tej polemiki, ale dosłownie krótko tylko ad vocem, bo to jest pana trzecie wystąpienie. Panie przewodniczący, ja myślę, że to pan mnie nie zrozumiał. Ja nie wskazywałem tylko dlatego, żeby władze miasta miały czas, możliwość i wskazały nam, gdzie taką marinę można wybudować. A więc nie będę ja narzucał miastu, prezydentowi, gdzie ma zamiar wybudować marinę, tylko miasto miałoby za zadanie, czyli prezydent, wskazać nam miejsce, a my jako rada zatwierdzić. A więc mówi pan, że pan czyta dokładnie, a pan czyta niedokładnie. Dziękuję. Dobrze, ja sądzę, że kończmy już tą dyskusję. Proszę państwa, czy z radnych jeszcze ktoś? Jeśli nie, to dopuszczam spoza rady pana Marcina Królczyka ze Stowarzyszenia Armatorów i Inwestorów Górnej Wisły. Czy jest pan Królczyk? Zapraszam serdecznie. Bardzo pana proszę o uwzględnienie wcześniejszych wypowiedzi, żeby nie powtarzać tych samych argumentów. Bardzo proszę się zmieścić w czasie przewidzianym dla radnych. Szanowni państwo, jeśli chodzi o kwestię oświetlenia bulwarów, no to tutaj akurat chyba wątpliwości żadnych nie ma. Ja sobie pozwoliłem przygotować tutaj takie zdjęcie. Tak wygląda bulwar, to jest sprzed 2 dni. Tak wygląda dolna część bulwarów. Bardzo proszę. Więc tutaj, ja rozumiem, że tu nie będzie kwestią tutaj dyskusji, bo skoro prosimy do mikrofonu mówić. Skoro w planie mamy zaplanowaną infrastrukturę pod tego typu inwestycje, no to tutaj chyba nie ma sensu na ten temat rozmawiać. Natomiast chciałbym wrócić do tematu mariny. Szanowni państwo, tu nie chodzi też o marinę, która będzie obsługiwała ruch turystyczny. Tu chodzi częściowo też o marinę, która zapewnia bezpieczeństwo temu miastu. Bo ja nie wiem, czy państwo byliście w 2010 roku tutaj, kiedy były te dwie powodzie, jedna po drugiej. Ja akurat miałem okazję spędzić je na wodzie. I umiejscawianie mariny w okolicach Płaszowa poniżej stopnia dąbia ma to do siebie, że się przez ten stopień dąbie nie przejdzie. I w momencie, w którym jest potrzeba, żeby te jednostki, które stacjonują, a które teoretycznie są przy palach przeciwpowodziowych, których nie ma, albo palach przeciwpowodziowych, których Urząd Żeglugi Śródlądowej nie uznaje, bo stwierdza, że nie ma do tego projektu, więc jest potrzeba zlokalizowania miejsca, w którym te jednostki na wypadek dużej wody, naprawdę niebezpieczeństwa, gdzieś je ulokować. I na pytanie, gdzie je ulokować, jest akurat ten plan zagospodarowania tego nie obejmuje, ale jest teren prawobrzeżnej Wisły, teren starego portu krakowskiej żeglugi, gdzie można byłoby taką inwestycję wykonać. Natomiast
Co do samej kwestii stacjonujących już, sumujących już armatorów. Oczywiście zgodnie z opinią prawną, która tutaj została przedstawiona, no nikt nie ma, rozumiem, zamiaru wypowiadać tym armatorom umów w związku z wejściem w życie tego planu zagospodarowania przestrzennego, tak? Natomiast ja chciałbym tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Te plany są trzyletnie, tak? Armatorzy mają plany podpisane na 3 lata. Umowy podpisane na 3 lata. Bardzo proszę kontynuować, a ewentualnie potwierdzi w dalszej wypowiedzi jeszcze projektodawca. Część będzie wygasała za rok, część za 1,5, część za 2 lata. I co wtedy, proszę mi powiedzieć? Oczywiście zostanie zaproponowanie, tak, są pale miejskie, zapraszamy do pali miejskich, tak? No tak, tylko że przy tych palach miejskich nie ma wody, nie ma prądu, nie ma nic. Co ci ludzie mają zrobić? Ci ludzie poinwestowali, proszę państwa, to nie są pieniądze 100 tysięcy, 200 tysięcy. To są pieniądze, proszę państwa, od 1,5 miliona do 15 milionów. To jest zakup kamienicy w centrum miasta. Płacą czynsze, tak. Jest mowa o tym, że kiedyś był taki artykuł, że to świetna inwestycja w Krakowie, bo czynsz wynosi 1,5 tysiąca do 2 tysięcy. Nie, proszę państwa, to jest 6 miesięcy, czyli ten czynsz mnożymy razy 2. To jest 24-godzinny nadzór bosmański. To są 4 ludzi, którzy kosztują co miesiąc 4 tysiące. Proszę sobie to wszystko sumować. To są ludzie, którzy zainwestowali grube pieniądze, to są ludzie, którzy płacą w tym momencie tak, jakby sobie kupili kamienicę i jeszcze płacili w niej czynsz. I za 1,5 roku ktoś im powie, proszę państwa, niestety musicie stąd odpłynąć. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze mam jedno zgłoszenie spoza rady pana Roberta Mrzygłoda. Bardzo proszę o zabranie głosu i, jak mówię, niepowtarzanie argumentów, które były wcześniej, i trzymanie się dyscypliny czasowej. Bardzo proszę. Robert Mrzygłód, Wawelimos International S.A. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałem zwrócić uwagę na obszar terenu hotelu Forum, który jest również w zakresie planu zagospodarowania bulwaru Wisły. Jest to bardzo ważny teren dla miasta Krakowa, a wiemy, jak on wygląda teraz. I plan, który w tej chwili jest przedstawiony, uniemożliwia jakąkolwiek inwestycję na tym terenie. Chcę szczególnie zwrócić uwagę na linie ograniczające wysokość zabudowy w tym planie. 1/4 terenu jest odcięta linią, która wyznacza wysokość zabudowy do 1 metra, czyli praktycznie żadnej. Druga linia ogranicza wysokość zabudowy do wysokości 18 metrów, a linia ta, proszę zwrócić uwagę, przebiega przez istniejący budynek hotelu Forum. Budynek ten obecnie wynosi, jego wysokość wynosi 38 metrów. Jest to jakaś niezgodność. Linia, która ogranicza do 18 metrów, przebiega przez budynek, który obecnie ma wysokość, istnieje, ma wysokość 38 metrów. To oczywiście uniemożliwia jego wyburzenie. Ponadto kolejna linia wyznacza wysokość 26 metrów, ale jest ona bardzo daleko odsunięta i praktycznie ogranicza ten teren zabudowy do wąskiego zakresu. 26 metrów nie ma też żadnego związku z istniejącą z budynkiem obecnym. Drugi element jest to wskaźnik. Ja bym tylko chciał panu uwagę zwrócić, że mówimy dzisiaj o poprawkach i nie mówimy o całym planie, bo pierwsze czytanie się odbyło. Jakby pan był łaskaw trzymać się poprawek. Proszę uprzejmie. Zgłaszaliśmy wielokrotnie problemy związane z tym, o czym mówię, do wszelkich instytucji, które mają głos decyzyjny w sprawie planu, jednakże nie zostały one nigdzie uwzględnione. Stąd jest to jedyna i ostatnia droga, którą chcę zwrócić uwagę na błąd, jaki zawiera plan. I zwracam się z prośbą do Wysokiej Rady, Państwa Prezydentów i Pana Przewodniczącego o wycofanie z dzisiejszego głosowania planu zagospodarowania bulwaru Wisły celem poprawienia tego ewidentnego błędu. Dziękuję.
Dziękuję panu. Proszę państwa, czy z projektodawców ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem, proszę państwa, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła drugie czytanie projektu uchwały według druku nr 1417. W związku z tym, że została zgłoszona poprawka do druku przez pana Józefa Pilcha, jej głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.